Witajcie na Summoner's Rift. Cóż dzisiaj? Po porannej kawie, po obudzeniu się, po pierwszym meczu na rozgrzanie, popatrzymy sobie na Lee Sina. Lee Sina, czyli postać najprawdopodobniej najbardziej wielofunkcyjną w League of Legends. O bohatera o olbrzymiej mobilności, o ogromnych możliwościach zarówno ofensywnych, jak i defensywnych, w zależności tylko od tego, jak się go zbuduje. Wspaniałego junglera, który doskonale gankuje, jak również, który może grać na topie, a nawet na midzie. Nieraz widziałem dobrego Lee Sina na midzie, który oczywiście nie budował AP, ale który sobie naprawdę dobrze radził z takim baterami jak Oriana albo Pyta. Niektórych może to dziwić, ale tak właśnie było. U mnie dzisiaj zobaczycie go w dżungli, gdyż jestem, powiedzmy, w przypadku Lee Sina dość ortodoksyjnie nastawiony do jego roli i zdecydowanie najbardziej lubię go widzieć w dżungli. I tam sobie zresztą moim zdaniem najlepiej radzi. Więc przy tym pozostaniemy. Kogo mamy w drużynie? W drużynie mamy Riven na topie, Syndrę na midzie, na dole mamy Afki, z tego co widzę, ale teoretycznie Morgana i Varusa. Dobra, Morgana się obudziła, Varusa miejmy nadzieję zaraz przyjdzie. Wrogie drużyna dość tankowata. Xin, Darius, Dr. Mundo, Oriana i Caitlyn. Boję się przede wszystkim o tą Orianę i o Mundo, bo każdy wie, jak olbrzymi, jak doskonałym tankiem jest Mundo. No ale co zrobić? Zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Na razie sobie spokojnie pofarmimy, pożonglujemy i potem polecimy na jakiegoś fajnego tanka. Zobaczcie, nie wiem nawet dlaczego, ale kaszla. Takie już moje życie niestety. Dobra, obiecałem jedli gank, to lecę na jedli gank. A teraz on się cofnie. Kurde. No, tak chciałem uratować tą Syndrę. No i mi się udało, tylko na samym drobinkę nie wyszło. No ale w sumie taka rola junglera, prawda? Nie trać ani chwili. Riven teoretycznie chyba sobie powinna poradzić z Dariusem. Może nie na samym początku, bo Darius jest silny strasznie na początku. Ale dość szybko myślę, że powinna być tutaj na to wydanie. No chyba, że on się jakoś nieprawdopodobnie sfituje. Zobaczymy. Pokonaj siebie, a pokonasz wroga. Chyba. Dobra. Znowu było blisko, ale niech to. Zaraz mam nadzieję, że zrobimy lepszego ganka. Bo już drugi, w którym bohater ucieka dosłownie na 100 HP, zaczyna mnie denerwować. Dobra, pójdziemy gdzie indziej.
będę pokutę. Co do tego, co zamierzam budować. Co do itemów dżunglerskich, jeszcze niedawno na liście się fajnie sprawdzała ta, no, w Riglu po prostu. W tej chwili po nerfie, który dostał w Riglu, jestem troszkę jestem nieszczególnie przekonany do tego itemu. No ale... ale zobaczymy. Tak, że planuję tutaj zrobić. Nie trać ani chwili. Planuję tutaj zrobić ducha starszego jaszczura. Dla odrobiny trudem mage'a. A potem głównie myślę tam, ale to już wyjdzie w tarciu. Sojusznik pokonany. Kurde, coś. Początek, moja drużyna ma słabe. Co zrobić? Kurde, parę potek i jedziemy dalej. Odnajdź równowagę. Robimy to, co trzeba. Na bocie się do kogoś złapać. Przeciwnik pokonany. 96, teraz będzie 96. Ale co zda się krytyk wywołać. Jeden, trzy, kto zabił? Zabiła Riven. Brawo, Riven. Ich serca biją szybciej. Jestem gdzieś potrzebny. Już chyba raczej znowu nic zrobimy. Więc wracamy do dżungli. Xin. Rozwiń swe zmysły. Się dziebko boję tego Xina. Niemniej jednak Xin ma zdecydowaną przewagę nad wszystkim. I wszystkim. Nie trać ani chwili. Co zrobić? Odnajdź równowagę. Dobra. Syndra z Blue powinna. Fajnie. Ich serca biją szybciej. Pokonaj siebie, a pokonasz wroga. Stąpam cicho. Ale flasza. Flasznęła, dobrze. Przeszycę. Będę się tutaj kupić buty piątki, bo zdecydowanie za wolny jestem z mojej mobilności.
kiedy dookoła zbudowanie jest potrzebne. Sporo ganków przejdzie. Tutaj tej Oriany to ja byłem całkowicie świadomy, że jej się nie uda nam ubić. O, sorry. Odnajdź. Przeciwnik pokonany. Będę pokutę. Ten KS był trochę chamski, ale chciałem pomóc. Naprawdę. Nie kraść, tylko pomóc, no ale na szczęście udało mi się pomóc z tym. Na szczęście udało mi się pomóc przy Dariusie, także Riven to wyżyła i przy okazji nie skarżyła. A przynajmniej nieźle. Ale teraz się zaczęło, bo to znów chłopa. A życia przy okazji niedużo. I tak, dokończymy jaszczura. I niewiele więcej nam wystarczy. Sojusznik pokonany. Tak, jest 3-4. W sumie 1-1-1. Całkiem sympatyczny score. No ale nie było jak uciec. Seryjny zabójca. Riven się farmi. Widuję. Zobaczymy. Ktoś my tą wiedzę, to by było nieprzyjemnie. Jestem gdzieś potrzebny. Nie martw się. Dobra. Ciebie tu sobie pójść. Pokonaj siebie, a pokonasz wrogę. Nie trać ani chwili. Nie było sytuacji, żeby mnie złapać, więc... Raczej wątpię, żeby tutaj coś z tego wyszło. Ale zawsze Oriana muszę trochę ogarnąć. Albo... swe zmysły. Ach, 130 lat. Koniec serii. Robimy to, co trzeba. Zniszczono twoją wieżę. Czego ty się bijesz tutaj? Dlaczego? Sojusznik pokonany. To jest czasem bez sensu, że nie wchodzą do tej walki. Ale co tu zrobić? Dobra, ja będę się grubo tam. Ich serca mi oszczędzą. No,
Tylko... Udało ci się zabić wroga. Kurde, już się przestraszyłem. Dobra, się cofnąć. Trinity weźmiemy sobie to. Bo w ogóle jestem osobnym zwolennikiem Trinity. Nie chcę, że to może nie podobać, ale ja już jestem. Nic za to nie poradzę. Dobrze by było. Zawsze trochę golda się przyda. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Twoja drużyna zniszczona jedna. Sojusznik pokonany. Nie martw się. Nie trać ani chwili. No teraz sam nie wybronię się. Zniszczono twoją wieżę. Bez wahania. Odnajdź Moriana udało się ładnie wkopać zwierzę. Seryjny zabójca. Aż fuck. Robimy to. Troszeczkę za duży mam damage. No jakoś musiałem uciec od tego. Tego Dariusa. I tak już wyszło. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Nie trać ani chwili. Przeciwnik pokonany. 8-14. Wróg się jest ustoszenie. Zaczyna być lepiej. Rozwiń swe zmysły. Osiem piętnaście. No, czyli właściwie jeden do dwóch. No dobrze. Może Syndra i Riven jeszcze coś na to poradzą, ale robi się nieprzyjemnie. Jestem gdzieś potrzebny? Zniszczono twoją wieżę. Koniec serii. Szkoda wiedzę, że nie ubiłem Mando. Robimy to, co trzeba. Mam nadzieję, że to wygramy. A nawet jak nie, to i tak gra jest super fajna. Odnajdź równowagę. Więc i tak było warto to zagrać. Ustoszenie! Twoja drużyna zniszczona wieża. Ups, tutaj jest koniec serii. Niestety. Bo zamiast trafić w Xena w swoim ku, trafił w miniona. Jakbym trafił w niego, to może bym go nawet zabił. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. To już pokonano. Zdecydowanie za dobrze sobie radzi seryjny. Cicho.
A, kupimy sobie gangerki. Ty piątki tak zwane. W takiej chwili się włączę. Bezprzesadnie to jeszcze nie jest przegrane. Okej, okay, jest nieprzyjemnie, jest ciężko, ale co zrobić? To się czasem zdarza. Zniszczono twoją wieżę. Cicho. Jarek. Ja przebudziłam się. Przeciwnik pokonany. Dobra, i po Darku. Kogo teraz? Pokonasz siebie, a pokonasz wroga. Oriana. O. Odnajdź równowagę. No tutaj to ten kick był bardzo, 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 bardzo zły. Robimy to, co trzeba. Przeciwnik jest nie do powstrzymania. To już nie kracio na nim. Przeciwnik pokonany. Dwa trupy. Cicho. I teraz ładnie. Ładna akcja. Mimo mowy. Przeciwnik pokonany. Pustoszenie. Przeciwnik dominuje. Nie sfidowany, jak jest na pewno. Koniec serii. Ale... Riven zginęła na czegoś się zrobiła. No, a ja mogę skończyć Omen w międzyczasie. To się zawsze przyda do drużyny. Zmniejszenie ruchu ataku przeciwnika. To jest przydatne. I to bardzo. Szczególnie kiedy wroga drużyna jest przede wszystkim AD. A jest. O, Xin, Darius, Caitlyn. Wszystko jest AD. Mundo też całkiem solidnie uwali z AD. No, Orianna to oczywiście już AP. Ale... Ale cóż. I nie można mieć wszystkiego. Jakby wszyscy w piątku byli AD, to wtedy by się składało... Stormlight i koniec pieśni. No w sumie teraz to Riven chyba ma rację. Przeciwnik pokonany. Udało ci się zabić wroga. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. Dwa trupy. No ale dobra. Trzy trupy w drużynie przeciwnej. Dawaj, cztery. Twój, dwa. Dobra, przyjmij w drużynie przeciwnej. Prawie. Unicestwienie. No cóż.
jakby to powiedzieć, jest niefajnie. No ale miejmy nadzieję, że jakoś to się rozwiąże. Pokonaj siebie, a pokonasz wroga. Ale tej akcji z Orianą, którą wrzucam do Barona, to po prostu nie zapomniałem o tym. Tak wielki fail. Dwa trupy w drużynie przeciwnej. No to chyba to już nie będzie na co patrzeć. No ale poczekaj. To muszę sobie brać, że to wygaruje. Zniszczono twoją wieżę. Błąd, który leży strasznie teraz na scenie. Zniszczono twój inhibitor. Falar. No to jest dobra. Na Lich na trochę gorszy. Na Xena mimo tego, że był znak pełnych, to już nie ma to. Przy takiej ilości ataków na sekundę, jaką ma Xin, to dziwne by było, gdyby nie był. Robimy to, co trzeba. Baron? No i się złapało, ale nie do końca. No co ty odwalasz? Jestem gdzieś potrzebny. Dziękuję, moim zdaniem. Sojusznik pokonany. Koniec serii. Pokonaj siebie. Sojusznik pokonany. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Przeciwnik został seryjnym zabójcą. Unicestwienie. Że nie mamy szansy do wygrać, to chyba niestety mają rację. Robimy to, co trzeba. No dobra, zniszczono twoją wieżę. Nic nie poradzę. Cóż, no mimo wszystko dziękuję za grę. Mam nadzieję, że jakoś tam wam się podobała ta moja gra Lich Sinem.
No i co? Miejmy nadzieję, że następna będzie lepsza i wygrana i w ogóle. Wiecie o co? Trzymajcie.